Zespół tańca ludowego Neptun AWFIS w Gdańsku powstał z miłości do tańca w 1984 roku. Przez 35 lat serce zostawiło w zespole ponad 500 muzyków, tancerzy i studentów. Podczas koncertów zespół stara się prezentować tańce narodowe i regionalne, aby ukazać bogaty charakter polskiej kultury. Proszę nam powiedzieć, jak narodził się pomysł, by tutaj na uczelni powstał zespół tańca ludowego? Mam ten wyjątkowy przywilej, że jestem w zespole od samego początku. Pomysł powstania grupy fakultatywnej zespołu tańca ludowego, początkowo tylko tańca ludowego, powstał w katedrze, wtedy nawet w zakładzie gimnastyki. Wówczas szefem zakładu był pan doktor jeszcze Zbigniew Szot i wraz z magister Krystyną Pieczonką zaproponowali stworzenie grupy fakultatywnej. To był rok 1983. Grupa dość duża, bo to było ponad 30 osób, 16 par. Pomysł nazwania zespołu nazwą własną pojawił się w 1992 roku, kiedy szefem organizacyjnym zespołu został Marek Kulesza. Wtedy pojawiły się pierwsze materiały promocyjne, pierwszy folder, kolorowy folder zespołu i znaczek zespołu, logo zespołu. Jak się rekrutuje tancerzy do zespołu? Teraz rekrutujemy praktycznie na podstawie zachęty obecnych członków. Osoby, które tańczą w zespole, które już spróbowały, sprawdziły, jak to wygląda, zachęcają swoich znajomych, przyprowadzają je na próby. Naszym takim hasłem wiodącym jest przyjdź, spróbuj, tańcz. I jeśli ktoś przyjdzie, spróbuje, spodoba mu się, zostaje i tańczy z nami. Skąd czerpiecie inspirację? Taką główną rolą zespołu, zresztą wszystkich zespołów tańca ludowego, jest propagowanie polskiej kultury ludowej i narodowej. Ponieważ jesteśmy w regionie pomorskim, więc główny nacisk kładziemy na etnografię, kulturę taneczną, muzyczną Kaszub. Jest to przebogata kultura, zresztą jest to jeden z regionów, gdzie ta kultura jest bardzo żywa, co nie znaczy, że unikamy prezentacji innych regionów. Jest to zdeterminowane liczbą strojów, jakie zespół posiada w swoich zasobach strojów charakterystycznych. No wiadomo, że strój kaszubski, mamy również stroje krakowskie, stroje łowickie, stroje księstwa warszawskiego i ostatnio dzięki życzliwości władz uczelni dostaliśmy komplet strojów z regionu rzeszowskiego i te właśnie regiony prezentujemy. Zespół podróżuje po świecie, byliście już w około 16 krajach, w ramach tego na różnych festiwalach. Czy jest jakieś szczególne wspomnienie, które utkwiło Pani w pamięci? Największym festiwalem, na którym byliśmy, był do 6. Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny. Odbywał się w Polsce. Taką najdalszą podróż, jaką odbyliśmy, to był z kolei ostatni nasz festiwal, Khoe Festival. Nazywał się on Kolory Ulicy. Był to festiwal w Wietnamie, w mieście Khoe, gdzie pojechaliśmy na zaproszenie pani ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wietnamie, w Hanoi, pani Barbary Szymanowskiej. No i oczywiście staramy się być w krajach ościennych. Niemcy, Węgry, Ukraina, Rosja, tam byliśmy również w swojej historii. Proszę nam zdradzić, jak wyglądają Wasze przygotowania do występów? Takie jest przysłowie w zespole, czego nie wydepczesz na sali, na scenie nie pokażesz. Mamy co tydzień 2-3 godziny na próby, podczas których uczymy się techniki tanecznej, kroków, figur, muzyki i śpiewu właściwego dla konkretnego regionu, a w drugiej części próby ćwiczymy choreografie opracowane przez specjalistów z danych regionów lub przez nas, przez pracowników zespołu. Jeśli już opanujemy choreografię, kolejnym etapem jest dobieranie kostiumów, dobieranie strojów. Dziewczyny mogą nauczyć się scenicznego makijażu, panowie dbają o czystość obuwia, dziewczyny o wyprasowane koszule. Ubieramy kostiumy, siadamy do autokaru, jeśli mamy, jeśli nie, to prywatnym transportem udajemy się na koncert. Najłatwiej, jeśli koncert jest w okolicy, bo wówczas możemy również zaprezentować wyjątkową urodę naszych strojów w środkach transportu miejskiego, w kolejce, w tramwaju. Bardzo lubimy zresztą poruszać się właśnie w ten sposób po Trójmieście. Gdzie w Polsce można Was zobaczyć? Najczęściej w Trójmieście. Jesteśmy obecni na akcjach miejskich, na przykład Polonez Maturzystów, na przykład Pola Nadziei na Pomorzu, czy Szlachetna Paczka, ale również mamy akcje organizowane przez Ruch Folklorystyczny Akademicki, jak na przykład Osa Wytnij Chałupca, Kapele Serc,
czy koncerty studenci dzieciom. Najczęściej tańczymy albo w takich charakterystycznych miejscach, jak Stare Miasto Gdańskie, jak Plac przy Molo w Sopocie, czy Plac Kaszubski w Gdyni. Jak publiczność odbiera taniec ludowy w dzisiejszych czasach? Wyjątkowością zespołów akademickich jest to, że tańczą w nich bardzo młodzi ludzie i oni zadają kłam takim powszechnym opiniom, że taniec, kultura ludowa, folklor jest domeną ludzi starszych, jest nudny. Odbiór naszych koncertów, naszych występów przez publiczność daje obraz zupełnie inny, że jest to kultura radosna, jest to kultura właściwa młodym ludziom, pełna energii, entuzjazmu, żywiołowości. Dlatego ta kultura jest tak wyjątkowa. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję pani. Thank you.